Zadanie ósme. Udowodnij, że dla każdej liczby całkowitej k i dla każdej liczby całkowitej m liczba k do trzeciej m minus km do trzeciej jest podzielna przez 6. Zacznijmy od tego, żeby sobie rozpisać trochę to wyrażenie. Widać, że można tutaj wyciągnąć wspólny czynnik przed nawias km i w nawiasie zostanie nam k kwadrat minus m kwadrat, co ze wzoru skróconego mnożenia ładnie nam się rozpisze na km razy k minus m razy k plus m. To jest taka wersja korzystna do udowadniania podzielności, bo podzielność bardzo często udowadnia się rozkładając właśnie jakąś liczbę na iloczyn i pokazując, że w tym iloczynie występuje jakiś tam składnik tej podzielności, więc tutaj właśnie w dobrym kierunku idziemy. No i teraz musimy udowodnić, że to wyrażenie jest podzielne przez 6, a co my wiemy o podzielności przez 6? Liczba jest podzielna przez 6, gdy jest podzielna jednocześnie przez 2 i przez 3. To jest jedyna cecha podzielności przez 6, innej nie ma. Więc w zasadzie możemy tutaj zabrać się za to zadanie w taki sposób, że będziemy osobno wykazywać podzielność przez 2 i osobno wykazywać podzielność przez 3. Nie za bardzo możemy powiedzieć coś o własnościach tych liczb, bo ani nie są to jakieś trzy kolejne, ani jakoś ułożone w jakichś odstępach. Tu mamy k minus m, k plus m to jeszcze jest jakaś zależność, ale tutaj mamy k razy m, więc ciężko powiedzieć, jak ta liczba k razy m jest umiejscowiona względem tych dwóch. Więc ciężko nam stąd wyciągnąć jakieś cechy. Możemy w takim razie podzielność przez 2 udowodnić na różnych przypadkach. Właśnie można taką podzielność udowadniać rozpisując przypadki, kiedy dane liczby są podzielne, kiedy nie są podzielne przez właśnie 2. Czyli pierwszy przypadek, załóżmy, że liczba k jest podzielna przez 2 i liczba m jest podzielna przez 2, czyli k można zapisać jako 2 razy pewne l i m można zapisać jako 2 razy pewne n, gdzie l i n są oczywiście pewnymi liczbami całkowitymi. Więc jeżeli te dwie liczby są parzyste i mają taki zapis, no to po podstawieniu do tego wyrażenia otrzymamy w takim razie 2l, 2n, 2l minus 2n, 2l plus 2n. No i podzielność przez 2 wystarczy w tym iloczynie wyciągnąć choćby jedną dwójkę, mamy ją tutaj, tu nawet mamy drugą, tu moglibyśmy wyciągnąć i trzecią, i jeszcze czwartą. Nie ma znaczenia, starczy nam jedna, więc widzimy, że jest to wyrażenie podzielne przez 2. No to teraz drugi przypadek, kiedy jedna z tych liczb jest podzielna przez 2, a druga nie jest, czyli jedna będzie parzysta w postaci 2l, a druga będzie nieparzysta w postaci 2n plus 1, lub odwrotnie, ta liczba k będzie nieparzysta w postaci 2l plus 1 i ta liczba m będzie parzysta w postaci 2n. Wtedy to wyrażenie będzie miało taką postać. W pierwszym przypadku zamiast k wstawimy 2l, zamiast m wstawimy 2n plus 1, czyli mamy 2l, 2n plus 1 i tutaj znowu jakiś iloczyn i znowu jakiś iloczyn. No i znowu wystarczy nam w jednym miejscu wskazać podzielność przez 2, w jednym miejscu tego iloczynu wskazać jakąś dwójkę. Mamy ją tutaj, więc faktycznie jest to wyrażenie podzielne przez 2. I drugi przypadek będzie tak samo, tylko ta dwójka pojawi się tutaj w innym miejscu. Ona będzie wtedy wynikała stąd. No po prostu jeżeli któraś z tych liczb jest parzysta, to cały ten iloczyn będzie parzysty. No czyli właśnie w zasadzie te dwa przypadki można było skrócić, że jeżeli przynajmniej jedna z tych liczb jest parzysta, to iloczyn będzie parzysty, nie ma znaczenia, jakie liczby będziemy domnażać dalej. No i trzeci przypadek, kiedy mamy obie liczby niepodzielne przez 2, czyli obie nieparzyste, obie w takiej postaci 2l plus 1, 2n plus 1, podstawimy to tutaj i dostajemy coś takiego. Tu jest nieparzysta razy nieparzysta, ale tutaj przy tym odejmowaniu trochę nam się poupraszcza, bo tu mamy 2l plus 1 minus 2n plus 1, czyli minus 2n minus 1, te jedynki się tu uproszczą. Czyli tu dostaniemy, możemy wyciągnąć sobie dwójkę przed nawias l minus n, a tutaj również możemy wyciągnąć z tego dwójkę przed nawias, dlatego że tu będzie 2l plus 2n plus jeszcze 2, czyli po wyciągnięciu dwójki mamy l plus n plus 1, no i mamy znowu dwie dwójki, jedna nam wystarczy, czyli jest to podzielne przez 2. Czyli mamy rozłożone to na wszystkie przypadki, wszystkie możliwości, kiedy obie są parzyste, kiedy pierwsza jest parzysta, druga nieparzysta, kiedy pierwsza jest nieparzysta, druga jest parzysta i kiedy obie są nieparzyste, za każdym razem dostaliśmy podzielność przez 2, a więc udowodniliśmy w ten sposób, że to wyrażenie, ta liczba, gdzie k i m są liczbami całkowitymi, jest na pewno liczbą parzystą podzielną przez 2.
No to teraz jeszcze została nam podzielność przez 3. Również rozbijemy to na przypadki, tak jak w przypadku podzielności przez 2 sprawdzaliśmy dla różnych wersji, kiedy liczby k i m są podzielne przez 2, kiedy nie są. Tak tutaj podobnie w przypadku sprawdzania podzielności przez 3 będziemy to rozbijać na przypadki w zależności od tego, jak te liczby się zachowują przy dzieleniu przez 3. Więc pierwszy przypadek, kiedy jedna z tych liczb jest podzielna przez 3, jedna lub druga, nie ma to znaczenia, która. Załóżmy, że liczba k jest podzielna przez 3, wtedy tutaj zamiast k wstawimy 3l i tu dalej też 3l, więc uzyskamy właśnie podzielność przez 3, czyli jest ok. Druga część, kiedy m jest podzielne przez 3, wtedy k będzie jakiś tam, a m będzie w postaci 3n, czyli również mamy trójkę tutaj, również jest podzielne przez 3, czyli gdy jedna z tych liczb jest podzielna przez 3, to wtedy całość też jest podzielna przez 3. Druga wersja, kiedy te liczby obie przy dzieleniu przez 3 dają resztę 1, obie jednocześnie przy dzieleniu przez 3 dają resztę 1, czyli zapis jest w postaci 3l plus 1 i 3n plus 1, lub kiedy obie jednocześnie przy dzieleniu przez 3 dają resztę 2, czyli zapis w postaci 3l plus 2 i zapis w postaci 3n plus 2. Czyli jeżeli mamy 3l plus 1, 3n plus 1, to wygląda to tak. Tu jest oczywiście niepodzielne przez 3, tu również, ale tutaj zauważ, skracają nam się te jedynki i możemy sobie przed nawias wyciągnąć w tym elemencie trójkę. Tu się nie skróci, więc to tak nawet zostawiam, ale w tym elemencie mogę wyciągnąć przed nawias trójkę i mam zrobione. Faktycznie jest to podzielne przez 3. Natomiast w tym przypadku będzie analogicznie, będzie ten sam motyw, popatrz, tu będzie 2, tu będzie 2, a tu będzie 2 i skróci się z dwójką i tu będzie 2 i tu będzie 2, czyli dostaniemy dokładnie ten sam nawias tutaj, 3l minus n, czyli jest to analogiczne do tego powyższego przypadku. Czyli mamy wersję, gdzie obie są podzielne przez 3, gdzie obie dają te same reszty przy dzieleniu przez 3. Zostaje nam jeszcze trzecia wersja, kiedy dają nam te liczby różne reszty przy dzieleniu przez 3. Czyli mamy k w postaci 3l plus 1 i jednocześnie m w postaci 3n plus 1 lub odwrotnie k w postaci 3l plus 2 i m w postaci 3n plus 1. No więc pierwsza wersja, podstawiamy tą i tą tutaj część do naszego wyrażenia. No i to jest niepodzielne przez 3, to jest niepodzielne przez 3. To również jest niepodzielne przez 3, bo tutaj mamy 3l minus 3n i z tego nam wyjdzie minus 1, ale w tym trzecim nawiasie tym razem zrobiło nam się 1 plus 2, a więc 3. Czyli tutaj można sobie wyciągnąć z tego trzeciego nawiasu trójkę przed nawias i mamy wtedy w takim razie podzielność przez 3 wykazaną. No i znowu ten drugi przypadek będzie analogiczny. Podstawimy, znowu w pierwszym wyrażeniu dostaniemy niepodzielne przez 3, bo tu będzie 3l plus 2, tu będzie 3n plus 1. Tu znowu się nam to nie zsumuje, bo dostaniemy tutaj 3l plus 2 minus 3n minus 1, czyli będzie tutaj w takim razie plus jedynka, czyli tu nie wyciągniemy, ale z tego będziemy mieli znowu tym razem w odwrotnej kolejności 2 plus 1, też 3, czyli też wyciągniemy, a więc to jest podzielne przez 3, czyli wykazaliśmy w takim razie, że to wyrażenie, niezależnie od tego, jakie liczby m i k podstawimy, liczby całkowite, będzie podzielne przez 3, czyli w pierwszej części wykazaliśmy podzielność przez 2, w drugiej części wykazaliśmy podzielność przez 3, zatem liczba ta jest podzielna zawsze jednocześnie przez 2 i przez 3, zatem jest podzielna przez 6, a więc zadanie udowodnione.